Like Harvey Cousins. Big Frog Entertainment przedstawia. Wybierz język angielski. A więc witajcie. Albo nie inaczej. Witajcie, moi drodzy, ja jestem Michał ponownie, a oto zdrajca. Drugowojenna strzelanka, podobnie jak Medal of Valor, czy ostatnimi czasy World War II Last Battle, czy jak to się tam nazywało, w której tym razem przyjdzie nam walczyć jako Kret na terytorium wroga. Nie jako jednoosobowa armia, która potrafi która potrafi wszystko. Ale nie będę w sumie wymieniał przykładów, bo nie wiem. Bo w sumie wypadło mi to z głowy. W każdym razie, no więc akurat po dawce dziwności i absurdalności. Po dawce dziwności i absurdalności, jakiej doznałem podczas grania w World War II Last Battle, postanowiłem nie rezygnować z tematu II wojny światowej w grach i tym razem zająłem się czymś z powrotem normalniejszym jak Medal of Valor, ale bardziej przypominającym misję typu Stealth z Medal of Honor, którym to Medal of Valor się inspirowało. To więc, proszę Państwa, Traitor. Pierwszoosobowa skradanka. Będę grał na easy, bo co, jak co. Akurat jak się okazuje, tą grę miałem już przyjemność grać wtedy, kiedy wyszła. I była ona podzielona na dwie wersje. Demówkę oraz płatną pełną. Obecnie natomiast Pickfrox postanowiło uczynić z tego tytułu całkowicie darmową, lecz całkiem rozbudowaną produkcję. Obecnie gigantem na owym rynku jest Gameloft. No bo któż by inny. Dobra, rozpocznijmy przygodę z tym tytułem. Witaj, w tym tutorialu nauczysz się wszystkich podstawowych mechanik w tej grze. Use bottom right side of the... No. Spójrz na wieżę. Znajdź celu w Medal of Honor. Medal of Valor, fajne to jest, choć trzeba przyznać, że to bardziej rozbudowane. Dobrze. Dwa topnięcia.
mistrza. Przekapnięcia. Wymistrze. Przekapnięcia, wymistrze. Nie możesz użyć się ikony strzału. Nie robi bottles albo practice target. Bliskie butelki mogą bardzo dobrze sprawdzić się jako cele. Postrzeg serwitle. Niestety nie ma tutaj, to więc... Wygląda śmierć. No nieźle. Zginąłem w samouczku. To będzie trudna gra. Ale za to przynajmniej jest w końcu dostępna w pełnej wersji. Podobnie się stało z 100 Fires, hiszpańską smartfonową wersją MGS-a. Ale tymczasem nie mam przeładowanej broni. Dobra, więc jeszcze raz zabijamy. Tutaj niemiecki policjant. No właśnie. Znowu. Mogę dać się rozpoznać. Proszę do siebie. Uda się na pewno aimpointa. Bardzo dobrze. Syringe full of steady energy after a cleaning environment to none of the opponent. Lightly approach his team from behind and target his head from very close distance. You look very suspicious when you hold this weapon in your hand. Okej, pozwólcie, że trochę przyciszę tą grę, bo jednak trochę mnie będzie za mało słychać na nagraniu potem.
Wygląda też bardzo podejrzanie, kiedy trzymasz te broń. Wybierz strzykawkę. Strzykawka do ataku wręcz. Agenci wiedzą o twojej twarzy. They can see through the disguise, so keep a distance. Cannot be uncovered in blood. You search the blood sources who read it. Dobra. Be quiet. Się skradam. Tutaj tego niemieckiego żołnierza raz mam zaatakować. Proszę bardzo. Nic wzięta. Ubranie też. Flash icon on top. Just put the little point up. Wchodzę za potem podejrzaną broń. No dobra, więc... Muszę włamać się do tego domu. A najlepiej to będzie, jeżeli się schowam tam. Dzień dobry, koledzy. Tacy goście mogą mnie rozpoznać. Tutaj stoją sobie strażnicy. On co jakiś czas zagląda do tej szopy, więc będę musiał się jakoś tu schować i kiedy nadpowiednia chwila załatwić go. Ale nie tym, tylko pistoletem z tłumikiem. No właśnie. Tak więc taki jest briefing do tego poziomu, który teraz rozgrywam. Super. Tutaj się... Nie, to nie jest wystarczające. Skrycie się. Teraz jest. Ja tym cudem mnie błyskawicznie nie zauważył z tym. Tą bronią. On wchodzi i wychodzi z tych drzwi. Tutaj jest symbol tych... To to jest symbol niemieckiej armii. Za czasów II wojny światowej. Niemiłosiernie. Trzeba przyznać. No i właśnie, ten system... Kałorowania. Może mi się naprawdę przydać. Oho, idzie tu, idzie tu! Chowaj się! Michał! Klaus! No. Ta muzyka oznacza, że jest blisko jeden z agentów Gestapo. Misja cel wykonany. Okej, teraz trzeba będzie się do niego przebrać. I zaraz co? Mogę nosić co najwyżej 3 bronie. No dobra, więc będę musiał się udać inną drogą. O właśnie, tym oknem.
Cel wykonany. Which would your man rather be, Torred or Death? To są słowa generała. Ładny obrazek, nie powiem co. No i akurat jak się okazuje, jako iż z tej płatnej gry Pink Frog Entertainment postanowiło w późniejszych latach zrobić ostatecznie wyjątkowo rozbudowaną darmówkę, misje teraz... Można teraz przejść wszystkie misje bez płacenia nawet grosikiem. A wystarczy obejrzeć reklamę. Szatomon von Amainstein. Okej, teraz przepraszam na chwilę, bo będę musiał obejrzeć reklamę. Chociaż zaraz jest jeszcze jeden komunikat. Możesz odblokować ten poziom, jeżeli zobaczysz reklamę. Witaj. To unlock the level, you must view the entire video ad. If you skip video, the unlock... Jeżeli pominiesz wideo, poziom nie zostanie odblokowany. No to... A więc... To mnie informuje. A więc jak się okazuje, gra mnie informuje, że ja chcę odblokować poziom reklamą. Tak jak powiedziałem, bardzo się z tego powodu cieszę, że poszczególne gry, które bardzo zazdrościłem, że bardzo chciałem zagrać, ale nie mam pieniędzy, no teraz to już jest nieważne, bo o, zaczynają być udostępniane za darmo. No dobra, tak więc odblokowujemy go, ten poziom von Manstein, posiadłość Chateau von Manstein. Ale... Jednakże przy okazji będę musiał na chwilę spauzować ten film, bo będę oglądać reklamę, żeby móc rozgrać ten poziom. No dobrze, moi drodzy, tak więc obejrzałem reklamę i widzimy się już po chwili. I widzimy się już po krótkiej chwili. Dziękuję. Poziom odblokowany. Von Manstein. Zacznij. I w sumie... Zapomnij, jakbym rozgrywał teraz swoją ulubioną grę. O! Tak więc to, czego nie mogliśmy doświadczyć w demie, już doświadczamy w pełnej wersji. No dobra, wszystko czysto? Dobra, włażę tam. No dobrze, tak więc już oficjalnie się skradamy. Walczący niemiecki orzeł. Wszyscy tu bacznie wszystkich obserwują. Widać, gra jest liniowa. I nawet nie pozwala mi wejść do innego pokoju. Muszę znaleźć klucz. Aha, że niby to jest dopiero pod koniec misji.
Okej, myślę, że jeżeli uda mi się ukończyć tą misję, to zakończę ten odcinek. Bo to jest w końcu gra drugowa jedna, z której będę mógł już zrobić serię. O, odkryłem coś. Nie no, wkurza mnie ten... Ciekawe, czy da się grać na gamepadzie. Okej. No ale pełno tutaj niemieckich żołnierzy, że... Naprawdę? A do tego pokoju jeszcze nie zaglądamy. Kurczę, ale... To chyba jest w tym pokoju. Znowu zginąłem. To przez to, że się nie skradałem. Amunicji do wykonanego ludera niestety mam 0. No i niestety nie ma tu checkpointów. Ta gra jest wymagająca. Dobra, tutaj niemieccy żołnierze sobie patrolują okolice. Ale tymczasem muszę udać się tu. To podobnie jak w pewnej grze Sneaky, którą nagrał Ubisoftski. Jest taktyka i rozważne planowanie. To jest klucz. I to się nazywa kradzież spod samego nosa. No dobrze. Znowu przytrzymałem tak, że mnie nie słychać, no. Teraz udajemy się z powrotem do... No właśnie.
Te drzwi już mogę otworzyć. Tajemnica rozwiązana. Checkpoint. No nie! You can activate this checkpoint if you watch ad. Znowu, muszę... No dobra, checkpoint zapisany, reklama obejrzana. Czy tam odwrotnie? Teraz jak zginę, to będę miał przynajmniej... Dobra, muszę przynajmniej wszystkiego zaczynać od nowa. To jest prawdopodobnie amunicja do mojego Lugera. Halt, stehen bleiben. Czekaj, kim ty jesteś? Chyba może mi się pan do czegoś przydać. Albo i nie. No przecież tam mam. No niestety zostałem wykryty. Ale przynajmniej mam checkpoint. Dobra, więc tak, nie zabijamy tego oficera. Poza tym przecież nie mam przy sobie strzykawki żadnej. Jedyne co robimy, to bierzemy stąd amunicję. No to, tak jak chciałem powiedzieć, zupełnie jak w Sneak Thief, które nagrywa Disowski. Polecam. Stój, kim ty jesteś? Myślałem, że to jest dozownik wody. Dobra, wracamy się więc. I nie popełniając żadnej gafy... Ten dom to labirynt. Okej, stąd przyszedłem. A tam teraz zamierzam się udać.
Właśnie tam. No dobra, włazimy tam. O nie. Niestety. Nie udało się. Po każdej przegranej trzeba planować swoje ruchy następne. Duża różnica jest taka, że tutaj mamy checkpointy, no. No bo je parabelum. Tylko oficerowie mogą tędy przejść. Dobra, to już weźmie. To i jeszcze raz. I teraz czekać na następną próbę, no. To niewykonane. Udaj się do piwnicy.
No i proszę bardzo, jest położony w miarę elegancko. No niestety, ale na niego to nie działa. No dobra, miałem się wydostać piwnicą, to się wydostanę piwnicą. Co ja jestem, idiota? Tutaj jest piwnica, ale do piwnicy mogłem też... Udaj się do piwnicy. Aha, a to nie... Udaj się do piwnicy. Aha, a to nie jest piwnica, to jest wyjście stąd. Czyska. Nie no, to jeszcze raz, bo chyba tego nie powiedziałem. Jestem tą grą, bo no właśnie kiedyś nią grałem i rozmyślałem nad nim. No i nawet oglądałem gameplaye na tubie. O niej. No przecież to jest piwnica, więc o co chodzi? Czy ja faktycznie mam... No nie. Chyba ostatecznie będę musiał jednak zrobić ostateczność. Gdyby tylko to wypaliło, no.
chciało. O, jak pięknie. Aż jeden zniknął w drugiego. W taki sposób to załatwiłem. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. Widziałem, że trzeba było zrobić takie.